this is what grace does. Can we just throw that in? This is not in my notes. Grace helps you not to take yourself too seriously. Łaska powoduje to, że sam siebie nie traktujesz zbyt poważnie. But take Jesus really seriously in your life. Ale odnosisz się poważnie do Jezusa. Amen. The more I discover grace. Im bardziej odkrywam łaskę, the less I take myself seriously. Tym mniej poważnie siebie traktuję. When people come to me and say, "Oh, you cannot preach." Ludzie mówią, przychodzą, like that. Nie możesz tak głosić, nie w ten sposób. I go like, "What the heck? No problem. Let Jesus preach to you, bro." Nie ma problemu, niech Jezus do ciebie głosi w takim razie. Come on. So don't take yourself too seriously. Don't take me too seriously. Nie traktuj siebie zbyt poważnie, nie traktuj mnie zbyt poważnie. Let's just take Jesus very seriously. Odnieś się poważnie do Jezusa, ok? Go on. Hey. Oh. I'm not going to do this. I'm not going to speak about this. Nie będę o tym mówić, co mam tu w notatkach. Someone asked me. It was actually Pastor Andre. No, it was Pastor Maya yesterday. What is your opinion on this whole COVID thing you asked? Remember? Yes. Yeah. Zapytałam go, co on myśli o tym całym COVIDzie. And you guys should know, I have a medical background in the medical field. Powinniście wiedzieć, że ja w przeszłości pracowałem, byłem związany z branżą medyczną. So like 20 years ago, I was teaching people how to deal with SARS. Więc 20 lat temu ja robiłem szkolenia, jak sobie radzić z SARS. SARS was the little brother of COVID. Bo SARS to jest taki starszy brat COVID-u. COVID is the one with the really ugly face, right? A COVID jest rzeczywiście brzydkim obliczem tej rodziny. So, you're asking me an opinion about a virus? I ty mnie pytasz o moje zdanie o wirusie? I was looking at Pastor Maya. I was like, what can I say? I myślę sobie, co ja mogę jej powiedzieć? This whole virus. Ten cały wirus. Is showing us. Pokazuje nam. That the enemy of man, we call him the devil. A że wróg człowieka, którym jest diabeł. Is desperate. Jest totalnie zdesperowany. He is panicking. I panikuje. The devil is panicking. Diabeł panikuje. Because he knows the end is near. Bo wie, że czas jest krótki i zbliża się jego koniec. Why am I saying that? Dlaczego tak mówię? Pastor Prince sometimes says. Pastor Prince czasami mówi. When you don't exactly know what God is doing. Kiedy nie do końca wiesz, co robi Bóg. Look what the devil is doing. Spróbuj spojrzeć na to, co robi diabeł. He's always reacting to God. Bo on zawsze tylko reaguje na to, co robi Bóg. He's not original. Don't give him that honor. He's not original. On nie ma własnych pomysłów. On nie jest kreatywny. Nie myśl o tym. Got it? Tak? Nie jest twórczy. So when you look at what this virus, this servant of the devil is trying to do. Więc kiedy patrzysz na tego wirusa, który jest sługą diabła, to możesz sobie wyobrazić, co on chce zrobić. He makes people cover their mouth. On każe ludziom zakrywać nos i usta, twarz. Stay distant from one another. I odsunąć się od siebie. He makes people be afraid of one another and looking at one another. Are you wearing your mask, right? You're not coughing in my direction, are you? On każe nam patrzeć na siebie podejrzliwie. Czy ty prawidłowo założyłeś maseczkę? Nie kaszl w moim kierunku. And he is attacking stuff that God had placed in the essential elements of creation. I on atakuje rzeczy, które są elementarną częścią stworzenia. When you go back to the essence, to the basics of creation. Kiedy patrzysz na to, jak został stworzony człowiek, na tę podstawę. You see a God that says, "Hey, you human being, you man, exercise dominion over the earth." Bóg powierza dominację nad ziemią człowiekowi. How? Jak? Use your mouth. Że przez usta. You rule over the earth by speaking. Panujesz nad ziemią mówiąc. When you go back to the essence of creation. Kiedy idziesz do korzeni stworzenia. You see a God that is into relationship. Widzisz Boga, który jest w relacji. He says it's not good for man to be alone. On stwierdza, nie jest dobrze dla człowieka, żeby był sam. Actually, you see a God that breathes into man his spirit.
i widzisz Boga, który podzielił się swoim oddechem i w ten sposób człowiek stał się istotą żyjącą. Nie oddychaj nikomu w twarz w autobusie. The devil is attacking all that is in the basics of creation. Diabeł atakuje sam fundament stworzenia. Why? He has come to the end of his tricks. Dlatego, że on już jest w ślepym zaułku. He's going all the way back to creation. On musiał się cofnąć aż do stworzenia. Because he's desperate. Bo jest zdesperowany. He knows that the end is near. Wie, że jego koniec jest bliski. But what is the Bible promises? A jaka jest obietnica biblijna? When the end is near, when the world is getting darker and darker, thick darkness covering the earth. Że kiedy świat będzie pokryty gęstą ciemnością. Your light, people of God, your light will shine. Twoje światło, człowieku Boże, zajaśnieje. Come on, Warsaw. I'm so excited because this is the time when the church will shine like never before. Can I say? Dla mnie to jest wspaniały czas, bo Kościół będzie jaśniał tak jak nigdy wcześniej. Amen. Amen. Woo. God was not surprised by this whole situation. Bóg nie jest zdziwiony tą sytuacją. Probably we were. My pewnie tak. But God was not surprised. Ale Bóg się nie zdziwił. He visits us in this situation. On nawiedza nas w tej sytuacji. And he shows us that his plan never fails. I pokazuje nam, że jego plan nigdy nie jest zrujnowany. Even, nie zawodzi. Even when it comes to our personal lives, can I share a short personal story? Is of that course. Okay? Yeah. Nawet jeżeli chodzi o nasze osobiste życie, podzielę się takim świadectwem. As Pastor Andrzej says, we live in Hungary. Tak jak pastor Andrzej powiedział, mieszkamy na Węgrzech. And in March, Hungary had a serious lockdown. I w marcu Węgry były naprawdę zamknięte. The weekend we should have met in the conference in March. Powinniśmy byli się spotkać na tej konferencji w marcu przecież. Even our little village outside Budapest, we live just outside Budapest. Mieszkam w niewielkiej wiosce pod Budapesztem. The village was closed. Police on one side, police on the other. I nawet tak nieduża miejscowość była zamknięta. Dosłownie była policja na rogatkach. But what happened? Ale co się wydarzyło? Through our senior pastors with Redemption Church, Josh and Tara McCauley. Przez mojego pastora z Josh i from z Kościoła Zbawienia. That's a lot of English in one Polish sentence. There started to come a fresh flow of materials. Oni zaczęli nam przysyłać nowe materiały. God just laid on their hearts to produce a daily devotional on video every day. Im Bóg położył na sercu, żeby codziennie dzielili się czymś, jakimś przemyśleniem. Couple of weeks ago we celebrated the 100th episode. We had 100 episodes every working day. Niedawno była setna rocznica tego, jak oni zaczęli, że codziennie już setny dzień dzielą się czymś. And we were like, what can we do? What can we do? Let's just start translating that into Hungarian. Let's just throw that on the market. A my nie wiedzieliśmy, co robić i byliśmy w trudnej sytuacji, pomyśleliśmy sobie, to będziemy to tłumaczyć na węgierski i też udostępniać. The country in lockdown. Bo kraj jest zamknięty. People closed in their houses, afraid of what was going to happen. Ludzie zamknięci w domach boją się i nie wiedzą, co się wydarzy dalej. And every day a word of grace in their mailbox, on their Facebook, on their Instagram. I codziennie w związku z tym dostawali Słowo Boże na Instagramie, na Facebooku i przez pocztę elektroniczną. I gdzieś jeszcze. We saw many people without a spiritual roof over their heads. I widzieliśmy mnóstwo osób, które nie mają jakby dachu duchowego nad sobą. Yeah. And we just started to build a fellowship on Zoom. I had been using Zoom and applications like that for a long time, so I said, let's just meet on Zoom. Ja wtedy pomyślałem sobie, już od dawna używałem tych aplikacji takich jak Zoom. Spotkajmy się na Zoomie. Today everyone knows what Zoom is, but 6 months ago people were like, what? Teraz wszyscy wiemy, co to jest Zoom, ale 6 miesięcy temu niekoniecznie, bo co? And we just started to build a fellowship. Zaczęliśmy budować wspólnotę.
We started to do life with these people. Zaczęliśmy budować ich życie. We started to pray for them over situations in their life. I zaczęliśmy modlić się za różne sytuacje w ich życiu. And we saw the church grow. I zobaczyliśmy wzrost kościoła. It didn't really look like the church we had known. Nie wyglądał to tak jak ten kościół, który wcześniej znaliśmy. It didn't have a building. Nie mieliśmy budynku. We didn't do big production and worship and, nie zrobiliśmy żadnej produkcji ani uwielbienia. But with what we had, we just started to do whatever God gave us to do. Ale zaczęliśmy robić coś z tym, co Bóg nam dał. It was funny. I started rereading the story of Joshua. I zacząłem na nowo odczytywać historię Jozuego. You got him entering the promised land. Wejście w ziemię obiecaną. Doing the crazy stuff, crossing the river Jordan. Robienie tych szalonych rzeczy, jak przekroczenie rzeki Jordan. Conquering a city by marching around it quietly. I zdobywanie miasta przez to, że się maszeruje w ciszy naokoło. Imagine in Joshua 3 verse 4 when the people are preparing to cross the river into the promised land, into a new land. W Księdze Jozuego 3 rozdziale cały naród chce przejść przez rzekę, chce wejść do ziemi obiecanej. God tells Joshua to let the people know, keep an eye on the ark. I Bóg mówi do Jozuego, upewnij się, że cały naród będzie patrzył na arkę. Watch the ark. Niech patrzą na arkę. We're not going into that right now, but the ark is the symbol in the Old Testament of Jesus, right? A arka w Starym Testamencie jest symbolem Jezusa. And the people need to keep an eye on the ark because what does it say in verse 4? I w czwartym wersecie 3-4 Księga Jozuego. That you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Żebyście wiedzieli, jaką iść drogą, którą wcześniej nigdy nie szliście. Guys, we had no clue. Nie mamy pojęcia. We didn't know what way to go into a new land. Nie wiemy, jak się wchodzi w ziemię obiecaną. Nie byliśmy tam wcześniej. But we knew that God was taking us into a new land. Ale wiedzieliśmy, że Bóg nas wprowadza do nowej ziemi. And all we could do was keep our eyes on Jesus. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to patrzeć na Jezusa. Man, I'm passionate about the church. Ja jestem pasjonatem kościoła. Because I know it is God's means to reach the people in this world. Bo wiem, że to jest Boży sposób na dosięgnięcie ludzi na świecie. The church is not called to tell the world what it's doing wrong. Kościół nie jest po to, żeby mówić ludziom, co robią źle. The church is called to be a light in the world. Kościół jest po to, żeby być światłem w świecie. A light that makes Jesus shine. Światłem, którym świeci Jezus. That tells the people, you're loved. Które mówi, jesteś kochany. God is crazy about you. Bóg ma fioła na twoim punkcie. Can I say something difficult today? Powiem wam coś trudnego teraz. If you don't like this, Andre, you're the boss. You're the pastor. If you don't like this, switch off the video. Jeżeli nie spodoba się, to wyłącz z kamery. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby mówić światu, co robi źle. Bo oni to wiedzą. Oni wiedzą. Naprawdę, mają pojęcie. Jesteśmy powołani, żeby kochać ludzi, którzy pragną miłości. Come on, Poland. If churches in Poland arise, Polsko, jeżeli kościół w Polsce powstanie, and start to reach out, start to love people that have not received love from the church in 2,000 years, i zacznie kochać tych wszystkich, którzy nie otrzymali miłości przez ostatnie 2000 lat, will that be your testimony? To będzie świadectwo. Will that make people think, hey, there's something about that God? Amen. I wtedy ludzie pomyślą sobie, coś jest z tym Bogiem. We have people in our community. Mamy takich ludzi w społeczności naszej. I know this is a sensitive subject in Hungary, both as in Poland. Ja wiem, że to jest taki wrażliwy temat i na Węgrzech i tu w Polsce. We have people in our community that are not with our political party.
Wiecie, oni nie są z naszej politycznej partii. Sorry, this was a joke. I są w kościele. Sorry, sorry. To był żart. You take me too seriously. Nie traktujcie mnie tak poważnie. We have people in our community. Mamy ludzi w kościele. That struggle with feelings for people of the same sex. Którzy borykają się z uczuciami wobec tej samej płci. And they call it their sexual identity. I nazywają to swoją tożsamością seksualną. Yeah. Do you have that expression in Poland? Sexual identity? Of course. Yeah. Everywhere. Yeah. Yeah. Mamy takie wyrażenie, tożsamość seksualna, prawda? I find that such a mean lie of the devil. Ja uważam, że to jest takie podstępne kłamstwo diabła. When you're confused about your sexuality, about your feelings. Kiedy masz zamieszanie wobec swojej seksualności i uczuć. And someone comes and says that has to do with your identity. I ktoś przychodzi i mówi, że to ma związek z tą tożsamością. Is that mean what? Co to ma znaczyć? Where is the church that embraces these people and says we love you? A gdzie jest kościół, który weźmie tych ludzi i powie my kochamy was? Not because of what you do. Nie dlatego, że z tego powodu co robicie. But because of the love of Christ that has been poured into our lives. Ale z tego powodu, że Bóg włożył nam miłość w serca. So much so that it flows over to you. Tak bardzo, że to się przelewa i na was. Where's the church that dares to say where sin abounds? Gdzie jest kościół, który mówi, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, łaska bardziej obfituje? That is the church that's going to make a change in Poland. I taki kościół, on zrobi różnicę w całej Europie, nie tylko w Polsce. Amen. 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 Is the video still on? Czy dalej jest kamera włączona? Good. Good. If not, yes. You're quitting. Yeah. We can always. Yeah. Yeah, I will do it. Yeah. Zawsze można wyciąć, co się nie podoba. But how do we do that? Ale jak to robimy? I mean, I can sense that this is touching your heart. Widzę, że to dotyka waszego serca. Some of you are going like, przynajmniej niektórych. When I close my eyes, Paul, I can see that church. Amen? Możesz powiedzieć, że kiedy zamknę oczy, to widzę ten kościół, Paul. But how? Ale jak? And I love to go back to the beginning. I love to go back to basics. Ja lubię wracać do podstaw, do początków. So what we will do today. To, co zrobimy dzisiaj, żeby was podpalić, jak idziecie do domu, wrócimy do początków Kościoła, 2000 lat historii, co tam jest, co pomoże nam, żeby zastosować łaskę, żeby ona była światłem w ciemnym świecie. Is that okay? Może tak być? First point. The essence. Pierwszy the punkt. Essence of the church. Esencją Kościoła. Acts 2:42. To jest Dzieje 2. Dzieje 2:42. What did the church do? Co Kościół robił? We have no idea what we do, so please, Bible, tell me what did the church do. Ponieważ nie wiem, co robił Kościół, niech Biblia mi na ten temat powie. Can I say that? We have no clue. Nie mamy pojęcia, co oni wtedy robili. This world, we have no clue. Come on. Don't try to be smart. Don't give me that smart look. We know. Nie bądźcie tacy najmądrzejsi. Robicie mądre miny. Przecież nie wiecie, co Kościół robił. What did the church do? They continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, the breaking of the bread and in prayers. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamaniu chleba i w modlitwach. 2:42. Dzieje apostolskie. Is this simple? Czy to proste? It almost too simple to be true. Nawet wydaje się zbyt proste, żeby było do zastosowania. The preaching? The preaching? Głoszenie? The prayer? Modlitwa, the fellowship, wspólnota and the Holy Communion. I komunia święta. That was the four elements that the church practiced. Cztery składowe, które Kościół praktykował. It doesn't say anything about a worship set. Nie ma nic o grupie uwielbienia. It doesn't say anything about the structure, about the board and about the supervisory board. Nie ma nic o strukturze, nie ma nic o tym, kto był na etacie. Four things. Cztery elementy. The teachings of the apostles, nauczanie apostolskie, prayer, modlitwa,
communion, holy communion, bread and wine. Święta komunia. And fellowship, just doing life together. I obcowanie, wspólnota. What was the result? I jaki był rezultat? Verse 43. You won't believe this. 43. werset. Nie uwierzycie. Fear, awe, like wow, came upon every soul. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. And many wonders and signs were done through the apostles. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Kościele. When we are a fellowship. Kiedy jest wspólnota. When we unite around the teaching. Kiedy jednoczymy się wokół poselstwa. Of the gospel of God's unconditional love. Poselstwa bezwarunkowej miłości Bożej. Lift Jesus up in bread and wine. Wynosimy Jezusa w chlebie i winie. And pray. I modlimy się. People will be in awe because God will show up. Ludzie będą zachwyceni, bo Bóg się objawi. Oh my. Hallelujah. This is exactly what we saw happen in Hungary in the past 7 months. To właśnie widzimy przez ostatnie 7 miesięcy tam na Węgrzech. Believe me, I didn't have a recipe. I didn't have a manual how to do this. Naprawdę nie miałem żadnego poradnika, jak się prowadzi kościół w czasie blokady. We just found out that we were doing what the first church was doing. Po prostu zorientowaliśmy się, że robimy to samo, co pierwszy kościół. First 46. 46. werset. Continuing daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, eating their food with gladness and simplicity of heart, praising God. And what was the result? Having favor with all people and the Lord adding to them. Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I love this. I love kocham to. Maybe you've seen this meme on Facebook going around of It's pewnie widzieliście taki mem krążący po Facebooku. It's the devil saying, "Come on, I will throw in a little bit of virus and all the churches will close." Have you seen that? A widzieliście coś takiego? Diabeł mówi, napluje trochę takim wirusem, to się cały kościół zamknie. And there is God saying, "No way, there's a church in every believer's house now." A Bóg mówi, nie mam mowy, w każdym domu wierzącego będzie kościół. I love this. Kocham to. I love this. Come on. There's a church in every believer's house. W każdym mieszkaniu będzie kościół. There's a church exactly where it needs to be. Wtedy jest kościół tam, gdzie powinien być. Come on. Tak. Come on, Warszawa. Warszawo. I was walking around this morning and I saw police forces. I widziałem dzisiaj rano wyszedłem z hotelu. Around the big church buildings. I zobaczyłem policję naokoło takiego budynku kościelnego. There was a demonstration going on. People wanted to make clear. I tam była demonstracja. That they not agree with the point of view of the church. I tam byli ludzie, którzy nie zgadzali się z tym, co mówi Kościół. You know what I'm talking about. You're Polish, right? You know mówicie, o czym mówię. Jesteście Polakami, tak? And the police was surrounding the building of the church, defending the building. I policja jakby otaczała ten kościół, żeby bronić go przed tymi przeciwnikami. It's actually a beautiful church. It has Jesus in front of it with a cross on his shoulders. It's a beautiful building. To nas Kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. To tam było. I actually took a picture of it. Nawet zrobiłem zdjęcie. I was like, this is the world upside down. Myślę, świat wywrócił się do góry nogami. Come on, Poland. Kochani. Jesus is defending you. To Jezus nas broni, a nie my Jego. Police force to defend the church. Jezus nie potrzebuje policji, żeby go broniła. Jesus is defending you. To Jezus cię broni. When believers in their houses start speaking protection over themselves, over their neighbors, over their streets, over their kiedy villages. Kiedy wierzący w swoich domach zaczynają się modlić o ochronę nad sobą, nad miastem, nad ulicą. Don't you think God is the same and He will show up? To wiecie, Bóg jest ten sam, On się objawi. For people to be in awe again. Żeby ludzie znowu byli jedno. About who He is and how great, how
immense his love for us. I żeby pokazać, jak wielki on jest i jak wielką łaskę ma dla nas i back miłość. To the first church. Go on. Wracamy do pierwszego kościoła. How did they do that? Jak oni to zrobili? They had big buildings, they had meetings, they had venues, they had no way. Mieli budynki, no mieli way. Parcele, mieli wielkie rzeczy. Acts 5:12. Piąty rozdział, 12 werset. Through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all in one accord in Solomon's porch. I przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i gromadzili się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Yeah. And then again, you read that the people esteemed them highly, and there were people added to them every day. I widzimy dalej, że lud ich miał w poszanowaniu wielkim i ich przybywało. It's interesting. When we can travel again. I to jest takie ciekawe, że znowu możemy podróżować. I would love to see you guys in Israel. Chciałbym was zobaczyć w Izraelu. Shall we do that? Shall we meet in Jerusalem next time? Możemy się następnym razem spotkać w Izraelu. That would be brilliant. W Jerozolimie. When we go to Jerusalem. Pojechaliśmy do Jerozolimy. We can actually visit the place where this happened. I widzieliśmy to, gdzie to było, we to can, miejsce, przysionek Salomonowy. We can come very close and your guide will tell you that that is where Solomon's porch was. I tam cię przewodnik zabierze i powie, tu był przysionek Salomonowy. It was a part of the whole temple complex of the second temple. To była część drugiej świątyni. But it was not the temple. Ale to nie była jeszcze świątynia. This was the place where the people would meet. To było miejsce spotkań, po prostu. Before COVID, this would have been. Where do you guys meet? In the piazza, in the market? Gdzie przed COVIDem? Gdzie my się spotykaliśmy? Yeah. Tak normalnie. Gdzie chodziliśmy się spotkać? But today, what is Solomon's porch? Co dzisiaj jest tym przysionkiem Salomonowym? See you tonight on Facebook, right? Widzimy się jutro na Facebooku, tak? Well, it is also good with Facebook, right? Radzicie sobie z Facebookiem, Hungary tak? Still crazy with Facebook. Węgry nadal mają na jego punkcie fioła. Like, Facebook? When was that? But moje dzieci pytają, Facebook? Kiedy Facebook? Kiedy to było? Hey, the church does just needs to find again and again places where they can meet people. Kościół powinien znowu odnaleźć miejsca, gdzie się ludzie spotykają. If your Solomon's porch is your school, jeżeli twoim przysionkiem Salomonowym jest szkoła, to okej, w porządku. If your Solomon's porch is your workplace, jeżeli to jest twoja praca, fine with me. Okej, też dobrze. But where's the key? It's beautiful. It's beautiful. Because there is something. Can we say that under grace? Czy możemy coś takiego pod łaską powiedzieć? Grace is God having done the deal for our salvation, for past, present and future, right? Łaska to jest to, że Bóg zrobił wszystko dla naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. You've been listening to all the other speakers, so say amen now. Słuchałeś wszystkich przede mną, to powiedz, że amen, tak? Sounds really smart. Okay. Brzmi bardzo mądrze. But grace also gives us grace to respond. Ale łaska daje nam też możliwość odpowiedzi. In everyday life. W codziennym życiu. To respond to what God gives. Żeby odpowiedzieć na to, co daje Bóg. And I love it here. I kocham to tutaj. It says many signs and wonders. Wiele znaków i cudów. God shows up. Bóg się objawia. In his grace, doing to jest łaska, która działa i są znaki i cuda. And what does the church do? I co Kościół robi? It says they were all in one accord. I mówi, że wszyscy byli jednomyślni. They were in unity. Byli w jedności. Don't you love that? Czy to ci się nie podoba? If there is anything that the church can do today. Jeżeli jest chociaż jedna rzecz, którą Kościół może zrobić, żeby odpowiedzieć na łaskę, którą daje Bóg w tej sytuacji, and to prepare itself for everything that he is going to do in this season. I żeby przygotować się na to, co on robi w tym sezonie, then it is practice unity. To jest praktykować jedność. Hey. Amen. I love that. Kocham to. Yeah. Hey, if this is uncomfortable for you, can we just pause here? If you're going like,
I need to catch my bus now. Słuchajcie, jeżeli wam jest jakoś niewygodnie i się spieszycie na autobus. Because what Paul is saying is a little bit uncomfortable for me. Z tego powodu, że jest wam niewygodnie z tym, co ja mówię. It feels like he's kicking me out on the street and getting me to work again. Czuję, że on mnie znowu wykopuje na ulicę i do pracy. Don't get me wrong. To nie zrozum mnie źle. I'm so glad that the words of the apostle Paul were quoted just before I entered this stage. Dobrze, że były te słowa cytowane zanim ja przyszedłem tu na scenę. Even Paul, the apostle of grace. Nawet Paweł, apostoł łaski. Said I labored more than them all. I mówi, ja pracowałem więcej niż wszyscy. Yet not I. Ale nie ja. But God's grace, right? Ale łaska Boża we mnie. So don't start, you know, digging out of works, but start receiving from grace that will put you into motion. Więc nie tyle kop w słowie, co pozwól, żeby łaska przepływała przez ciebie i pobudzała cię do działania. And yes, yes. Sometimes grace moves you out of your comfort zone. Czasami łaska wyprowadzi cię ze twojej strefy komfortu. Hey church, it's time to move. Bo to jest czas. Bo to jest czas, żeby pokonać swój komfort. Because there is a world waiting to be saved. Bo tam czeka świat, który czeka na to, że my do niego przyjdziemy. There is a world out there waiting to be saved outside our comfort zone. Jest tam świat, który czeka, że my wyjdziemy ze swojej strefy komfortu. I'm thinking of your neighbors. I'm thinking of the people in the street. I'm thinking of your boss in your workplace. Myślę o tych ludziach, którzy mieszkają obok ciebie, o ludziach na ulicy, twojej pracy, którzy szukają odpowiedzi. And don't tell me he has got the wrong theology. I nie mów, że on ma złą teologię. No one showed him the grace and the love of God. Bo nikt tej osobie nigdy wcześniej nie pokazał Bożej łaski i Bożej miłości. Pastor Andrew always introduces me. He did that again on Facebook. Pastor Andrew zawsze mnie tak przedstawia i znowu zrobił na Facebooku. Telling the people, mówiąc ludziom, that I used to be involved with Hillsong Church. Że ja współpracowałem z kościołem Hillsong. It is true. To prawda. It is true, but that was a long time ago. To było dawno. We, Anna Marie and I, we're involved in touring with Hillsong bands, worship teams, with Pastor Darlene Czech, with Michael. Tak, ja i Anna Marie pracowaliśmy przy tym, że organizowaliśmy te trasy koncertowe dla Darlene Czech i całego zespołu. And we love to do that. I kochaliśmy to. We were never members with Hillsong Church, so it's not true to say that we were with Hillsong, as if I was. Nigdy nie byliśmy członkami tego kościoła, więc jakby nie byliśmy jego częścią, ale kochamy ich. We're very good friends in Hillsong Church. W dalszym ciągu mamy świetnych przyjaciół tam. And just this week. I w tym tygodniu. Other friends of ours in Planet Shakers Church down under. Jeden z naszych przyjaciół w Australii, który należy do Planet Shakers. They put up an interview. Of course online, not sitting together. Dali wywiad online. With Darlene Czech. W którym rozmawiali z Darlene Czech. And you guys are probably aware she was with Hillsong Church for a long time, was one of the main worship leaders with. I wiecie, że Darlene Czech była przez długi czas w kościele Hillsong, była liderką uwielbienia i tak dalej. You got her, right? Tak, wiecie o tym. She's called Czech, but she's a little bit Polish as well, right? Yeah? Nazywa się Czech, ale jest trochę Polką. Yeah. So, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Właśnie yeah? To ona śpiewała. Darlene Czech. Okay. Yeah, you got that in Polish? Yes. Of course, the whole world has it in their own language. Cały świat to śpiewa. Been translated more than the New Testament. No, not true. But 10 years ago, sorry. Wait for me. Więc ta piosenka była według Wola przetłumaczona na więcej języków niż Nowy Testament. On Pastor się nie zna. Maya is doing such a good job. I'm so happy for her. Can we just... Yeah. Where would I be today without her? I mean. Tak, gdzie on by się podział bez mnie, prawda? Nowhere. That's right. 10 years ago. Więc 10 lat temu. Darlene and her husband Mark. Darlene i jej mąż Mark. Were called to go and lead a church. Zostali powołani, żeby odejść i założyć, poprowadzić kościół.
poza Hillsongiem. North of Sydney, Central Coast, beautiful na, place. Na północy Sydney, w pięknym miejscu. They didn't have a problem with Hillsong Church. Nie mieli żadnego problemu z kościołem Hillsong. All of their friends were there. Wszyscy ich przyjaciele zostali tam, byli. They had never been pastors of a church. They had never been campus pastors. Oni nigdy nie byli pastorami w tym kościele. But God called them to go. Ale Bóg powiedział im, żeby poszli. And in that interview, that was if you go online on YouTube, you can actually watch it. Planet Shakers, Friends of Planet Shakers. Look for friends. I w tym wywiadzie, yeah, który jest na YouTubie, Planet Shakers i przyjaciele. Two episodes. Są dwa odcinki. Awesome story by Darlene. Niesamowite historie, Darling. Słuchajcie sobie. But what she says. Ale ona mówi. Is comfort. So ease my comfort zone. To była moja strefa wygody, komfortu. Can make you deaf for what the Holy Spirit is doing. I ona może cię ogłuszyć tak, że nie słyszysz tego, co mówi Duch Święty. So when I'm pushing you a little bit out of your comfort zone. Więc kiedy ja trochę tak wypycham cię z tej twojej strefy komfortu. Don't listen to me. Don't listen to me. Nie słuchaj mnie. Listen to what the Holy Spirit is trying to get through to you. Słuchaj tego, co mówi Duch Święty do ciebie w tym czasie. 3 years ago, when we started to leave Holland, when we started to move from Holland to Hungary. 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy swoją przeprowadzkę z Holandii na Węgry. In the process of moving. W tym procesie przeprowadzki. All of a sudden. Znienacka. We had a lovely church. We loved our church. Mieliśmy wspaniały kościół, który kochaliśmy. And someone came to us and said, "Would you care to take the lead of church here in the Netherlands? Would you be the lead pastor of a church here in the Netherlands, a local pastor?" Ktoś nagle w ogóle przyszedł i powiedział: "Słuchajcie, czy nie wzięlibyście pastorstwa w kościele w Holandii?" Salary, everything, great stuff. Super sprawa, prawda? And we. Pensja i w ogóle. And we started to pray about it. Modliliśmy się. Anna Marie was, oh, the ladies are always wiser. Can I get an amen here? Kobiety są zawsze mądrzejsze. Anna Marie, from the first moment, she was like, no. Anna Marie od razu powiedziała, nie. But I was like, hey, what if this is from the Lord? You know? A ja tak, a co jeśli to mówi Bóg? So I said, okay, let us just take the yes answer for a couple of days in our hearts and see what happens. We don't tell anyone, but let us just pretend we say yes. I zrobiliśmy tak, wyobraziliśmy sobie, że powiedzieliśmy, że tak. Ale nikomu nie mówiliśmy, tylko w sobie, w sercu, w głowie powiedzieliśmy, że tak, bierzemy. God leads by righteousness, peace and joy, right? Bo Bóg prowadzi w pokoju, sprawiedliwości i radości. So we're like, we'll just see what happens on our inside. No i zobaczymy, co z tą myślą się stanie z naszym sercem. After 3 days, po 3 dniach, we're like, nie. No. Nie. So I had to share with those people that asked us. I musiałem powiedzieć tym ludziom, którzy poprosili nas. We're not doing it. Że tego nie zrobimy. Yeah, but you're the guy for the job. We all you fit with the church and everything. Ale ty jesteś świetny do tej roboty. Pasujesz do tego kościoła. And I said, but listen. Ale wiecie co? Słuchajcie. God has called us. Bóg nas powołał w innym kierunku. And he hasn't changed his mind. I nie zmienił zdania. It would be easier for us to stay in Holland. Byłoby nam łatwiej zostać Social w Holandii. Security, pension plan, salary, mielibyśmy whatever. ZUS i emeryturę i wszystko, co chcemy. And he said, now I get it. He said, the guy I was talking to. Now I ten facet I get it. Mówi, tak, rozumiem teraz. He said, actually by saying yes to me, you would be inobedient, disobedient. Aha, czyli mówiąc tak na tą propozycję, ty byłbyś nieposłuszny. Amen. When God's Spirit starts to speak in your, on your inside. Kiedy Duch Święty zaczyna mówić w twoim wnętrzu. It can really start to
move you outside your comfort zone. On może zacząć cię wypychać z tej strefy komfortu. But when he is moving you, he is always joining you. He's not moving you like kicking you outside. Ale kiedy on porusza cię, to on zawsze idzie z tobą. On nie wykopuje cię, czy nie wypycha, on idzie z tobą. It's the spirit of love and grace and peace that always. Bo jest duchem miłości, pokoju i radości, który jest zawsze z tobą. So if you decide to live your life as a church Christian different from today. Więc jeżeli dzisiaj chcesz zdecydować, że twoje życie chrześcijańskie będzie wyglądało inaczej. And it feels funny to start and share the gospel with people out there. I dla ciebie to jest takie trudne pomyśleć o tym, że zaczniesz ewangelizować tych ludzi na zewnątrz. You're not alone. To nie jesteś sam. The Spirit of God is with you. Duch Święty jest z tobą. And you, hey, if it starts to feel scary. Jeżeli się zaczynasz bać, when people come to you at your workplace, że ludzie przyjdą do ciebie w pracy, say, man, I've had this sore shoulder for weeks now. I przewiało mnie, wiesz, od miesięcy mam kręcz karku. Physiotherapist cannot do a thing. I mój fizjoterapeuta nic nie może zrobić. Hey, you have the spirit inside of you, that very spirit that raised Christ from the dead. Ten sam Duch Święty, który jest w tobie, który podniósł Jezusa z martwych. And don't get me wrong, you don't need to use difficult Bible language, please don't with people. They're normal. I zrozumcie mnie dobrze, nie musicie używać całego tego żargonu kościelno-biblijnego, bo tam są normalni ludzie. Yeah, they're normal people. We are not. But no, they are normal people. Come on. Oni są normalni, my nie, rozumiecie? Just say hey. Powiedz hej. I hate you to have that pain. I hate that. To okropne, co mówisz. Hey, can I just say I want that pain to go now? Chciałbym, żeby cię przestało boleć. To jest wszystko, co Biblia mówi w takim momencie. Połóż rękę na nim. You don't have to bring him, you know, on his knees first and confess all his sins. Nie musi klękać, nie musi wyznawać wszystkich grzechów. Come on. Hey. Show some love. Okaż miłość. Does God want that pain in that shoulder? Czyżby Bóg chciał, żeby go bolało ramię? Hello. No. Tak czy nie? So you're talking God language when you say pain, leave that shoulder in Jesus' name. Tak, mówisz takim boskim językiem, mówiąc bólu odejdź w imieniu Jezusa. Yeah, but Paul, I tried that once. I mówisz, Paul, ale kiedyś spróbowałem. And it didn't work. Nie zadziałało. Yeah, and? I co? What's the problem? Z czym problem? What's the problem? Z czym problem? My little girl is sometimes disobedient. I tell her to go to her room and she doesn't do it. Moja córeczka czasami też jest nieposłuszna. What's the I problem? Mówię jej, żeby szła do pokoju, ona tam nie idzie. Go on. I co za problem? Still, the Bible tells us. Nadal Biblia mówi, to speak to sickness, to leave. Żeby dalej mówić do tej choroby, the żeby odeszła. Bible challenges us to share grace, love, healing, wholeness, health, life wherever we go. I dalej Biblia zachęca, żeby się dzielić łaską, miłością, uzdrowieniem i pełnią życia w Jezusie. So big problem and very sorry if your feelings are hurt by one time trying, no result. To wiecie, to tylko nasze uczucia są urażone, kiedy raz spróbowaliśmy i nie wyszło. But don't take yourself so seriously. Ale nie traktuj siebie tak poważnie. Look at yourself. Popatrz na siebie. I tried once, it didn't work. Ha, ha. Make myself look like a fool. Już raz wyszedłem na głupka, no. Spróbowałem, nie wyszło. But start taking Jesus seriously. Potraktuj Jezusa poważnie. And he will show up in the life of my colleague in Jesus' name. I on objawi się w życiu tej osoby. Yeah, but he doesn't know about Jesus and all. Ale on nic nie wie o Jezusie, wiesz? Okay. Back to my Hillsong life, to my tour life. Dobra, wracając do tego Hillsonga. We're with this big tour bus, we go, we play somewhere. Więc jeździliśmy z tymi wielkimi ciężarówkami, mieszkaliśmy. And funny stuff, this always happens in Eastern Europe. I zawsze to się działo we wschodniej Europie. Never in Holland, never in the UK. Nigdy w zachodniej, nigdy w Wielkiej Brytanii. Hungary, wherever, Poland, Eastern Europe. Ale zawsze na wschodzie Europy. Węgry, Rumunia. We play the worship night, beautiful. Gramy piękny wieczór uwielbienia. And someone comes to us and says, i ktoś przychodzi i mówi, you're expected to come for a dinner. Chcemy, żebyście przyszli na obiad.
10 o'clock, 11 o'clock at night, we're all tired. 10, 11 wieczorem, a oni nas do jedzenia. But it's the governor of this region, it's the mayor of Warsaw. My mówimy, że nie, że jesteśmy zmęczeni, oni mówią, nie, tam będzie burmistrz, tam będzie wójt, tam będzie dyrektor ośrodka kultury i w ogóle, jeżeli nie przyjdziecie, to my jesteśmy skończeni. Okay, we wrap ourselves up. Dobra, to się odświeżamy. And we sit in a huge restaurant. Siedzimy w olbrzymiej restauracji. Happened to me many times. To się działo niejednokrotnie. And the food comes, you know. Przychodzi jedzenie. Hello, Eastern Europe. These big plates, you know. Słuchajcie, ale to jest wschodnia Europa, wielkie talerze. Fritti, what is it? And everything, you know. I tam jest wszystko na nich. Drinks, you know. No. This is Christians. They don't drink. No, jest dużo alkoholu. Właśnie nie, to tam nie ma alkoholu. You know, jest wszystko do picia poza alkoholem. Some of these occasions, I went to one of these people. I said, sorry, but what are we here for? Ja w którymś momencie pytam tych ludzi, po co my tu jesteśmy? It is the governor of our province who invited us. Ale to jest nasz wojewoda, który nas zaprosił. And I go like, I don't know the man. Ale ja nie znam gościa. And then one of these Romanians tells me, you don't need to know him to enjoy the food. Ale nie musisz znać gościa, żeby się cieszyć żarciem, no. Hey, come on. Hey. Come on, church. No. Your colleagues don't need to know Jesus to enjoy his goodness, to taste and see. Ale twój kolega w pracy nie musi znać Jezusa, żeby się cieszyć z jego z uzdrowienia. After they are healed, take them by the hand and say, "Wanna meet him?" A potem, kiedy już będzie uzdrowiony, weź go za rękę, niech pozna tego Jezusa. Właśnie jadłeś z jego stołu, więc już jest dobry. Bo Boża dobroć prowadzi do upamiętania. Are we good? We still have a couple of minutes? Czy mamy jeszcze chwilę? No? How are we? She has. She has, okay. Anyone need to leave now? Czy ktoś chce wyjść? Because something terrible happened. Bo coś okropnego się staje. Acts 1, Acts 8, verse 1. Dzieje apostolskie 8:1. At that time a great pandemic arose. I w tamtym czasie wybuchła wielka epidemia. No, sorry, it doesn't say that. Nie, tam tak nie jest napisane. Sorry. It says at that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. The church must have gone like, oh my God. Kościół się wystraszył. What is going on? Co się dzieje? Where is God in this time? Boże, gdzie jesteś w tym czasie? Did he send the persecution? Czyżby to on posłał to prześladowanie? Well, probably the church was surprised. Prawdopodobnie kościół był zdziwiony. But God was not. Ale Bóg nie. As much so as he isn't surprised by our present situation. Tak samo jak nie jest zaskoczony naszą obecną sytuacją. What was the result of this attack of the devil, this persecution? Jaki był skutek tego prześladowania, tego ataku diabelskiego? That the people were scattered. Że ludzie się rozdzielili. Finally, so to say. Nareszcie, można powiedzieć. The great commission was being practiced. Zaczęło się wypełnianie wielkiego posłannictwa. Jezus mówił przy wielu okazjach. Guys, hey, you're pretty well here in your comfort zone called Jerusalem. Jest całkiem wam nieźle tu w Jerozolimie. But you are called to reach Judea, Samaria, all of the land, including the rest of the world. Ale macie iść do Judei, Samarii, na krańce świata. Oh. Ajajaj. Judea, I never left the city. Do Judei? Ja nie wyjechałem nigdy z miasta. Samaria, that's where the Catholics live. Oh, no, do Samarii? Tam są katolicy. Nie, Samarytanie. And then the rest of the world? Na krańce świata? But Jesus was serious when he said that. Ale Jezus mówił to poważnie. And it took them some time.
I but finally, zajęło im to trochę czasu, in being scattered, ale wtedy, kiedy nastąpiło rozproszenie, verse four, w czwartym wersecie, therefore, wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. And it goes on telling about Philip was one of them in Samaria. I tam Filip dotarł nareszcie do Samarii. And what happens? I co się dzieje? Zaczyna głosić. I promise you, when you walk in the obedience of the calling that God has placed on your life. Kościele, mówię ci, że kiedy chodzisz w posłuszeństwie do tego powołania, które jest nad twoim życiem, God will show up. Bóg się objawi. Even when you are in Samaria. Nawet kiedy będziesz w Samarii. What is your Samaria? Co jest twoją Samarią? What is that place where you think you shouldn't go? Gdzie jest to miejsce, w które myślisz, że nie powinieneś chodzić? I'm really pressing the boundaries of your comfort zone right now. Ja wiem, że teraz naciskam na te guziki i wypycham was. Is your Samaria the coffee shop? Yeah. Do you call it a coffee shop? We call it a coffee shop. We're Dutch. My mamy coffee shop, gdzie się nie zamawia kawy. Got it? Yeah. When you go to Amsterdam and you're longing for a good cup of coffee, don't go to a coffee shop. Więc jeżeli przyjedziesz do Amsterdamu i chcesz wypić dobrej kawy, nie idź do coffee shopu. Okay. Church, I promise you. Albo będziesz miał dobrą kawę. This whole situation that we're in right now. I ta cała sytuacja, w której teraz jesteśmy, is taking us to new areas. Zabiera nas w nowe rejony. And trust me, you're people of God, you cannot go wrong. Come on. Słuchajcie, a wy jesteście ludźmi Bożymi, którzy nie możecie, bo nie da się, nie umiecie popełniać błędów. Start taking grace seriously. Potraktujcie łaskę poważnie. And if God starts speaking in your heart right now about an area, about a Samaria where you could be scattered. Słuchaj, jeżeli Bóg mówi do ciebie o jakimś miejscu, gdzie mógłbyś być rozproszony, We have people in our fellowship in Hungary that say, "Oh, I'm so much on Facebook now in this time of lockdown." Ludzie mówią, ojejku, ta siedzę na tym Facebooku w tej całej blokadzie. Good on you. To dobrze. Reach out to all your friends on Facebook. Tell them how loved they are by God. Może dosięgniesz swoich przyjaciół przez Facebook. What is your area? Where are you scattered? Gdzie jesteś rozproszony? Dokąd cię Bóg posłał? Is it your work? Is it the school? Is it your Czy to twoja family? Praca, rodzina, twoja szkoła? Is it the desperate family that you have around you, your relatives? Czy to są ci spragnieni twojej uwagi, twoi krewni? Yeah, but they are not with our church. A oni nie chodzą do kościoła. A big deal. Ojejku, i co? They're making fun of me because I believe in grace. Oni się ze mnie śmieją, bo wierzę w łaskę. Yeah, at least they're not taking you seriously. No przynajmniej oni nie traktują cię poważnie w końcu. Hey, start practicing the love of Jesus. Zacznij praktykować łaskę i miłość Jezusa. Probably that is where you are scattered. Bo to jest to miejsce, dokąd Bóg cię rozproszył. And believe me, when you speak words of life, words of protection, words of healing. Kiedy zaczniesz mówić słowa o zbawienia, ochrony, uzdrowienia. God is faithful. Bóg jest łaskawy. He will show up. On się objawi. Amen. Amen. Acts 9:31 and we're going to dochodzimy do końca 9:31. The churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem w całej Judei. Walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Byli pomnażani. I wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. They didn't get a couple of new members. Oni nie mieli paru nowych członków. It wasn't like, oh yeah, he was with the church in Tiberias before, but now he came to Capernaum because he likes the pastor better. A to nie było tak, że on najpierw mieszkał w Nazarecie, a potem poszedł do Kafarnaum, bo tam mu się bardziej spodobał pastor. They were multiplied. Oni byli pomnożeni. Come on, Church of Poland, are you ready for multiplication? Ucieszcie się w końcu. Cieszycie się na pomnożenie? Are you ready for multiplication? Czy jesteś gotowy na pomnożenie? Oh my gosh, probably we're not. Ojej, prawdopodobnie nie. I'm not. But God will teach us how to. Ja nie jestem gotowy, ale Bóg nam to pokaże. I jak sobie poradzić z tym pomnożeniem? All we can do is say, okay, God, if this is what you have for the church right now.
To wszystko, co powinieneś zrobić, to powiedzieć: o, do, okej, Boże, jeżeli to masz teraz dla nas, dla Kościoła, what else can I say? I mean, when to co jeszcze mogę powiedzieć? When the enemy of man, kiedy wróg ludzkości jest tak zdesperowany, and goes back to the beginning, że aż uderza w fundament, to retrieve weapons to attack people, żeby zaatakować ludzi, how much more should we go back to the beginning? O ileż my bardziej nie powinniśmy wrócić do początku. Say okay. Być okay. Okay, the world may be dark. Ciemność może być rzeczywiście gęsta. Darkness may cover the people. I gęsta ciemność może pokrywać narody. Hello, Poland. We're here to shine. Ale my jesteśmy do tego, żeby świecić. Amen. Amen. I promised you 4 points. Obiecałam wam 5 punktów. And you're gonna make them 5, okay? A wy macie zrobić. We believe grace. We're not gonna stick with 4. You know, what 4 stands for in the Bible. And jesteście ludźmi łaski, musicie dorobić piąty punkt, bo to jest liczba piąty. But you do know what 5 stands for, right? Okay, mamy 5 w końcu. You know what 5 stands for, right? 5 palców, tak? Yeah. Okay, good, very good. So we're gonna get 5 points. Mamy 5 punktów, with us, które zabieramy ze sobą. For the season to come. Na ten sezon, który and przychodzi. Come back, i kiedy wrócę, I will bring Anna Marie. Przywiozę żonę, Anne Marie. Śliczniejszą, przystojniejszą niż ja. And I'm gonna ask you, i zapytam. How did that point five, jak te 5 punktów work out in your life? Zadziałało w twoim so życiu? I challenge you. Rzucam wam wyzwanie. I will give you 4 points. Dam wam 4. But you will find a point number 5 for yourself. A piąty sami sobie dorobicie. In this day, doesn't need to be my teaching today, doesn't need to be Pastor Maya's teaching. It's just what the Spirit is speaking to you about today. To jest to, co Duch Święty mówi do ciebie o dniu dzisiejszym. And your point 5, you will write it down, you will put it in your notes on your phone, you will write it in your heart somewhere. I ten piąty punkt sam sobie zapiszesz, gdzie chcesz, w telefonie, w notatkach, w sercu. You will take that with us, with you in the coming time. I będziesz go nosił w najbliższym is that czasie. Okay? Okay? Because you are the church. Bo ty jesteś kościołem. You are the church. To wy jesteście kościołem. Amen. Amen. You are the light of the world. Jesteście światłością dla świata. One. The church pierwsze. Is God's work. Kościół jest Bożą pracą. It is relevant. Relevant? Relevant. It is właściwy. Jest właściwy, odpowiedni. It has an important role right in this time and age. Ma ważną rolę teraz, w tym czasie. Kościół jest Bożym sposobem na dostarczenie zbawienia ludziom. Hey, a little bit of time and the church will no longer be on earth, right? Bo zostało już niewiele czasu i niedługo Kościół zostanie zabrany z ziemi. And it's going to be really bad then. I wtedy będzie tutaj so ciężko. We better use the time, right? Więc używajmy czasu właściwie, to get salvation to the people, żeby zbawiać ludzi. By just being available and let God's grace work in and through us. A polega to tylko na tym, żebyśmy byli dostępni i pozwolili łasce przez nas przepływać. You have the privilege. Masz przywilej. To move with that vehicle. Żeby być w tym pojeździe, który dostarcza tę Ewangelię. Wherever you are scattered. Gdziekolwiek jesteś rozproszony. Second dokądkolwiek. Point. Second point. Drugi punkt. Focus on his favor. Skup się na jego łasce. He promised to be with you. When Jesus gave the great commission, he said, and behold, I will be with you. Bo on obiecał, że będzie z tobą. Yeah. And he is with you not just to comfort you. On jest z tobą nie po to, żeby outside your comfort zone. On jest z tobą nie po to, żeby cię pocieszać. He is with you to deliver heaven on earth. On jest po to, żeby uwolnić niebo na ziemi. I love to talk about God's favor. Kocham mówić o łasce Bożej, przychylności. And it is great to see God's favor on our lives. I to jest cudowne widzieć Bożą przychylność na naszym życiem. But come on, God's favor is there to move into other people's lives as well. Ale Boża przychylność jest też tam, żeby być nad życiami innych ludzi. Jesus taught us to pray. Jezus powiedział, żebyśmy się modlili. Your will be done on earth as it is in heaven.
żeby Twoja wola była na ziemi tak, jak jest w niebie. You're praying in line with Jesus. Ty jesteś razem z Jezusem. When you're speaking healing over someone who is sick. Modlisz się razem z Nim, kiedy modlisz się za chorych. That's what God's favor is for. Amen. To jest Boża przychylność. Third point. I trzeci punkt. Any limitation. Ograniczenia. Be it a persecution. Takie jak prześladowanie. Be it a literal lockdown. Jakieś lockdowny, zamknięcia. Jesus promises us. Jezus obiecał nam, that we will move mountains. Że przesuniemy góry. By faith. Przez wiarę. Right? Tak? He told us to say, hey, on powiedział, mów do tej góry, żeby się przesunęła. They say that Dutchies are very good at that prayer. Mówią, że Holendrzy są świetni w tej modlitwie. They prayed all the mountains into the sea. That's why it's so flat. Oni wszystkie góry już usunęli z kraju, mają płasko jak na stole. No. Jesus, we have to learn. I'm preaching to myself here. We have to learn. Ja mówię sam do siebie, my musimy się nauczyć. Not to climb that mountain first. Nie wspinać się na te góry. And then sit on it. Potem na nich siedzieć. And discuss it. I dyskutować o. And ask someone's opinion about the mountain. O tych górach. Come on, we're called to speak to the mountain and it shall move. Jesteśmy powołani, żeby do nich przemawiać, a one się usuną. Amen. Amen. My fourth point. I czwarty punkt. See how he moves. Patrz na to, jak on się porusza. We need to keep our eyes on the ark, as Joshua told the people. Musimy mieć oczy skierowane na arkę, tak jak naród Jozuego. Because as Joshua said, you have no clue where you're going. Bo Jozue powiedział, nie macie pojęcia, dokąd idziecie. You have not gone this way before. Nigdy nie szliście tą drogą. Yeah. We haven't experienced the Spanish flu. We're not that old. Nie mamy doświadczenia z Hiszpanką. So we don't know how to deal with the pandemic, right? Więc jesteśmy zbyt młodzi. Nie wiemy, jak postępować z pandemią. Have we already seen that rising, relevant, kicking church in Poland? Czy widzimy ten kościół, który wstaje i podnosi się już teraz? Probably not quite yet. Nie za bardzo on jest taki wstanięty, ten kościół. Then we have no clue where we are going. My nie mamy pojęcia, dokąd idziemy. So we better keep our eyes on Jesus. Więc patrzymy na Jezusa. And not only as our GPS. I nie tylko jako na GPS. To show us where he is going. Który pokazuje, dokąd iść. But probably in the first place to show us how he is going. Ale przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak on idzie. How he is doing things. Jak on postępuje? God loves us so much. He shows us his ways. His Bóg nas way tak of kocha, doing. Że pokazuje nam swoje drogi. He wants to teach you how to move in grace. On chce cię nauczyć, jak porusza się łaska. Amen. Amen. I'm coming to my fifth point. Przechodzę do piątego punktu. I to jest moje wyzwanie. If this has anointed you, jeżeli to cię namaściło, if this has annoyed you, jeżeli to cię namaściło, you're really angry now with me, jeżeli masz mnie dość, then go ahead. To okej. Okay. Make my day. To... And help yourself. To obsłuż się sam. To exercise faith over that area, żeby ćwiczyć wiarę w tych obszarach. That you found difficult to deal with in the past. W tych obszarach, które uważasz za trudne. It's all good. To tak ma być. Nad tym jest właśnie łaska. And if this has excited you, a jeżeli cię to podekscytowało, spodobało się, like, yes, wow, jeśli myślisz o tym, okej, okay, super, then sit back, to usiądź sit back and allow grace i pozwól, żeby łaska to go ahead of you. Przepłynęła przez ciebie. Yeah. And move in the rhythm of grace. I poruszaj się zgodnie z łaską. And write down. We'll take one or two. We will not talk, we will not pray, just write down for yourself. I zapisz, nie będziemy teraz mówić nic przez chwilę, zapisz dla siebie. What you will take with you from today. Co zabierzesz stąd ze sobą. In the coming weeks, in the coming months. Na najbliższe miesiące i tygodnie.
I trust you're not texting your friends and saying it's gonna be late tonight. Wierzę, że nie piszecie teraz do swoich przyjaciół SMS-ów, że wrócę później. I love it how people are taking notes. Kocham, kiedy ludzie robią notatki. Let that be your little treasure. Niech to będzie twój mały skarb. That you take with the Lord. Który zabierzesz dla Boga. Say, Father, I'm just curious how you will work this out. I powiesz, Panie, jestem ciekawy, jak użyjesz tego w moim życiu. Hey, the willing and the doing. Bo chcenie i wykonanie pochodzi od Ciebie. Through him. I przez Niego. Dla Jego chwały. Let's pray. Pomódlmy się. Thank you, Father God. Ojcze Boże, for this day. Dziękuję za ten dzień. Thank you for the pastors who called this day together. Dziękuję za pastorów, którzy organizowali ten dzień. I want to thank you for everyone that spoke. Dziękuję Ci za każdego, kto mówił. And I want to thank you, Holy Spirit. Dziękuję Duchu Święty. For speaking into our hearts. Że mówiłeś do naszych serc. For teaching us your ways. I uczyłeś nas swoich dróg. For showing us where you're going. I pokazywałeś nam, dokąd idziesz. And how you're doing it. I jak to robisz? Because we don't have a clue. Bo nie mamy pojęcia. I thank you, Jesus. Dziękuję Jezu. That you are the head of the church. Że jesteś głową kościoła. You see our church. Widzisz kościół? You see it as it was planned for you to be. Widzisz go takim, jakim on jest zaplanowany, żeby był. Perfect. Doskonały. It makes you happy. I to Cię cieszy. Dziękuję, że jest uśmiech na Twojej twarzy, kiedy patrzysz na oblubienicę. A w międzyczasie przygotowujesz nas. Przygotowujesz nas for the coming season. Na nadchodzący sezon. And we want to be even more shining. Żebyśmy byli jeszcze lepiej świecili. Żebyśmy byli odziani w piękno. We want to be more attractive. Żebyśmy byli atrakcyjniejsi. For many, many people. Dla wielu, wielu ludzi. To be added. Żeby byli dodani do Twojej pięknej oblubienicy. Thank you for inspiring us with your Holy Spirit. Dziękuję, że inspirujesz nas przez Ducha Świętego. Thank you for leading us in grace. Dziękuję, że prowadzisz nas w łasce. And thank you for blessing us. I dziękuję, że błogosławisz nas. The longings of your, of our heart, pragnienia naszych serc, our thoughts, our minds, nasze umysły i serca, we all dedicated to you, Jesus. Oddajemy Tobie, Jezu. We bless our churches, wherever we are from. Błogosławimy nasze kościoły, skądkolwiek są, naszych pastorów, naszych liderów, with health, with protection, błogosławimy zdrowiem, ochroną, and with your goodness, your i Twoją dobrocią, i Twoją łaską, Jezu. In their lives, in their houses, w ich życiu, w ich domach. And we thank you, i dziękujemy, that the church in Poland, że Kościół w Polsce is arising, powstaje. Not in its own power, nie w swojej mocy, but in your glory, Jesus. Ale w Twojej chwale, Jezu. And as we look unto you, i kiedy patrzymy na Ciebie, zmieniamy się na Twój obraz glory to glory, z chwały chwałę. Every day. Codziennie. Amen. Amen.